Witam Was bardzo serdecznie po tych przymrozkach. Dzisiaj przyjechaliśmy na działkę, tak pierwszy raz i patrzę, jakie straty, jakie nie straty. No i na pierwszy rzut oka to nie wygląda tragicznie. Chciałam Wam pokazać też, jak rododendron wygląda. To są te właśnie, które ratowałam. Trochę widać kwiatostany przymroziły się. Tak, na brzegach, bo tu na przykład jest taki jeszcze nierozwinięty, ale dalej pąk jakby żyje, więc jest nadzieja. No i pięknie, myślę, że teraz będą te ciepłe dni, to on ładnie rozkwitnie. No tutaj jeszcze będą porządki. Ten też, zobaczcie, tyle ma pąków. Od strony takiej słonecznej zaczął rozkwitać. No tutaj już właśnie go zmroziło, ale to nic. Także przeżyły. Tutaj jest ten, który tu rośnie od x lat i też już zaczyna rozwijać kwiaty. On taki ma bordowe, więc jest ok, widzę. Tutaj mam hortensję. Tutaj te żurawki od Asi, co wsadziłam, co Wam pokazywałam. I kolejny rododendron. O, tu żuraweczki już też, Asiu, puszczają. Tu rododendron kolejny. Tu widzę irysy. Poprzyjmowały się i liliowce też od Asi, także super. No, tu się obawiałam właśnie tego, co widzę. No, winogron jednak ucierpiał, ale widzę, że tutaj już wypuszcza zielone i tutaj, więc powiem Wam, nie spieszcie się z obcinaniem tych rzeczy, które ucierpiały od mrozu. Tu też wybija, nawet może to całe obetnę, tylko już nie teraz, bo boję się, że będzie płakał. No ale tutaj go zmroziło konkretnie. No ale, ale żyje. Tu następny też zmrożony. No i czekam na nowe pąki. Tutaj coś jakby się pojawia. Widać? No i ten ostatni, no też zmrożony. No niestety, ale też pewnie puści, bo no, będzie z nowych uśpionych oczek puszczał. Ale powiem Wam, że jak oglądam teraz te zdjęcia z tych winnic, to aż się płakać chce, jak ludziom pomarzły te winogrona. Tu jest czeresienka. Nie wiem, czy to coś będzie z tego, ale ona ma się teraz w tym roku przede wszystkim przyjąć w tym miejscu. Nie liczę na owoce. Porzeczka, widzę, przeżyła. Ostrość poproszę. Wisienka, no ma jakieś tam zalążki. Może coś będzie z tego. O ile nie zrzuci owoców, bo ona co roku bardzo jakoś tak zrzuca owoce. Ale ona też była przesadzona w tym roku, więc ma prawo odchorować to. Tutaj te nowe nasadzenia widzę w miarę. Tutaj jabłoń ślicznie. Tutaj również jabłoń. Grusza nawet zakwitła. No, ale też ona jest posadzona. Nie wiem, czy ona jeszcze tutaj jakieś ma pąki uśpione. No to jeszcze zobaczymy, niech się przyjmie. No, tutaj też się obawiałam na tych liliach. Niestety trochę one oberwały, przymarzły, ale nie wszystkie. Ta, widzę, jest przymrożona, ta też, ale środek jest zielony, więc myślę, że da radę. Te tutaj biedne, ta aż się tak pozwijała. Te niżej jest dobrze. Ta już dochodzi do siebie. Ta to prawie w ogóle jakby zero wrażenia. To dobrze. Dobrze wiedzieć, wiecie też, które są odporne. No myślę, że z liliami będzie dobrze. Nie jest tak źle. Tutaj kolejny rododendron. Też kwiaty pomarzły, ale pąki dalej są takie żywe. Widać fajnie. No i zobaczcie, murareczki. Ja nie wiem, czy one siedzą gdzieś w tych rurkach, co to z nimi będzie, jest zimno.
No nie wiem, tyle było kokonów, taki był ruch, a teraz jest cisza. Może są, no trochę pozalepiały tych rurek, ale no nie wiem, może gdzieś poleciały, bo wiecie, tu jest cień, a tam może gdzieś na słońce poleciały się wygrzewać. One czasami na tych słupach drewnianych się grzeją w słońcu. No nie wiem. Muszę poczekać na cieplejszy dzień, żeby ostatecznie ocenić, czy są jakieś szkody poważne. No, znalazłam, zobaczcie, jedną. Siedzi w rureczce, ale jest w stanie, moim zdaniem, hibernacji. No, poczekaj jeszcze troszkę, będą ciepłe dni. Widać, że ciężko zniosły to zimno. Truskawki przemarzły, widać te kwiaty. Ale to jest całoroczna, także ona będzie jeszcze owocować. Przyjdę tutaj może jutro, pousuwam te kwiaty. Bo z tych kwiatów, z takimi czubkami, środkami ciemnymi już nic nie będzie, tylko niepotrzebnie one będą tutaj. Tutaj są zdrowe. O, te są zdrowe kwiaty. Tu mam zagonek truskawek, takich, które raz owocują, no to podobnie jest dużo takich z czarnymi, ale też są nieprzemarznięte. No będzie mniej tych truskawek w tym roku. Może będą większe za to, bo to tak bywa. No dużo, dużo jest. Teraz jak właśnie będziecie mieć jakieś takie rośliny pomarznięte, to tak szybko tego wszystkiego nie usuwajcie, nie obcinajcie, bo też te liście trochę chronią przed mrozem, bo mogą być jeszcze zimne noce. No nie wiem, czy może aż tak zimne, ale zawsze z tych liści, choćby takich przymarzniętych, zasuszonych, to będzie dodatkowa jakaś, tutaj widzicie, ochrona. Tu są liście z drzew okolicznych. One tak całą zimę tu leżały. Także, no, ja myślę, że jeszcze tak parę dni może być taka pogoda wahliwa. Więc się radziłabym wstrzymać z takim mocnym czyszczeniem. Poza tym, jak rośliny ciepło poczują, to one też właśnie zaczynają te soki krążyć, odbijać właśnie. Wtedy dopiero będziemy widzieć, które miejsce jest takie zdrowe, które przemarznięte. Także nie spieszcie się z tym. O, jak ładnie. Tu mi zakwitły te kwiatuszki. Tu jakieś, to jest chyba floks szydlasty. A to nawet nie wiem, powiem wam. Ale pięknie kwitną. No i takie coś już oko cieszy. Już oko cieszy. Tutaj jesteśmy na borówkach. No i boróweczki biedne, pomarzły. No już tak nawet odpadają. Może niektóre, o te, widać, ładnie wyglądają, ale dużo jest takich zmarzniętych. Nie wiem, czy to coś się z tego rozwinie. No naprawdę, tutaj borówki. Ale słuchajcie, nawet trzmiela nie ma. Chyba jeszcze one nie doszły do siebie. Liście ładnie wyglądają borówek. Oczywiście są lekko takie zaróżowione od zimnych temperatur. Ale to się cofnie lada dzień. Przyszłam do drugiego domku, murarek. Też cisza. Troszkę zalepionych kilka. Jeśli one się ożywią, to ja jeszcze mam trzcinki. To jak wyjmę to pudełeczka, to dołożę trzcinek. No na razie jest cisza. Chociaż słonko wychodzi, ale chłodno dzisiaj jest. Tutaj jeszcze mam świda śliwy. W tym roku widzę, owocują, ale one raczej chyba odporne są na przymrozki. Bo widzę takie zielone, ładne listki też. Dosyć fajnie pozawiązywały w tym roku. I tutaj mam takie dwa dodatkowe krzaczki. To jest już inna odmiana. To jest chyba ta lamarcka.
Ona też ładnie zawiązała. Także tutaj strat nie ma. No i dobrze. Porzeczki czerwone. Tutaj też widać trochę się obsypały, ale trochę ich jest. Zobaczymy, no ale jak ruszę ręką, to obsypują się i to są zalążki. To nie tylko kwiatki, to są małe zalążki, więc... Ach, może widać to? Ostrość wzięło. No, to małe zalążki są tych porzeczek. Tutaj mszyca jakaś je też podjadła, bo te czerwone takie pęcherze to właśnie efekt mszyc, ale w tym roku jest mało. Myślę, że to przez to, że jest taka mokra wiosna. I tylko tutaj i tu. A niczym ich nie pryskałam. I myślę, że to właśnie przez to. W tamtym roku była ogromna susza wiosenna. W zasadzie chyba parę lat ostatnich. Dwa na pewno. A ten rok jakiś taki wilgotny się zaczął i od razu widzę mniej mszycy jest. W szklarni pięknie koper urósł. No naprawdę. Bardzo dorodny. Już go trzeba będzie zebrać, żeby mi nie zdążył tutaj zakwitnąć. Tam jeszcze jakieś chwasty się pojawiły. No i pomału trzeba będzie szklarnię szykować, bo przywiozę tutaj sadzonki sobie, żeby się już hartowały na dniach. To wam pokażę wszystko. Także słuchajcie, życie wraca. Jestem bardzo ucieszona, że moje uprawy nie ucierpiały. Bardzo współczuję tym osobom, którym ucierpiały, no ale miejmy nadzieję, że jakoś może niektóre roślinki jeszcze odbiją, jeszcze jest czas na niektóre właśnie wysiewy. Och, no taka pogoda, no i co zrobimy z tym. Na dzisiaj będę się z wami żegnać, do zobaczenia kochani, życzę wam wszystkiego dobrego i mimo wszystko optymizmu i udanego sezonu.